Witam w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. Dzisiaj będzie islandzka wersja teleturnieju milionerzy, która nosiła nazwę Viltu Vinna Million. Viltu Vilta Million. I emitowana była na antenie islandzkiej telewizji prywatnej Stod 2 w latach 2000-2005. Początkowo do wygrania był 1 milion islandzkich koron, potem było 5 milionów islandzkich koron do wygrania. I właśnie te 5 milionów islandzkich koron wygrały 3 osoby. W programie przez całe 5 lat istnienia były tylko 3 koła ratunkowe, czyli pół na pół, telefon do przyjaciela i pytanie do publiczności. Natomiast, jeśli chodzi o drabinkę, bo tutaj właśnie były 2 drabinki, niestety tej drugiej drabinki, gdzie do wygrania było 5 milionów koron, nie udało mi się znaleźć. Ani w Wikipedii, ani w grafikach, nigdzie. Dzięki temu nie znam tej drabinki i tej drabinki nie będzie. I tylko wam przedstawię tą pierwszą drabinkę, tą drabinkę z milionem islandzkich koron. A stawki wyglądały następująco. 5, 10, 20, 35 tysięcy. Piąte pytanie, 50 tysięcy koron. To jest pierwszy próg gwarantowany. Następnie 100, 150, 200, 250, 400 tysięcy. Dziesiąte pytanie, drugi próg gwarantowany. 450, 550, 650, 750 i 1 milion islandzkich koron. Naprawdę, to jest jedna z najbardziej sympatycznych drabinek, z jaką się do tej pory spotkałem. No i to tyle, jeśli chodzi o islandzkich milionerów, ponieważ to nie jest jakiś specjalnie długi temat do opowieści. Gdyby była druga drabinka, na pewno odcinek byłby atrakcyjniejszy, ale niestety muszę się posiłkować tym, co jest w sieci. Dziękuję wam za uwagę, oglądajcie, subskrybujcie, zostawcie łapki w górę. Do zobaczenia!